No, dzisiejsza noc została spędzona w jakimś zagłębieniu tutaj w centrum miasta, które jest oddzielone murem ze względu na to, że idzie tutaj linia wysokiego napięcia, którą można usłyszeć. Takie po prostu przerażające. A tutaj ziemia popękana, jakieś rośliny, które poparzyły moje nogi, podrapały ręce, ale na szczęście wszystko jest ok. Do pokonania mur ponad 2 metry. Na amfetaminie. To jest czyna. Dobra, skok. Tak, drugi pan na. Stój. Stój. Panie. Chwila niepewności, ale jesteśmy na drugiej stronie. Dżungla, dżungla. Przechodzenie przez ulicę w Chinach to jest kompletnie ryzyko na skalę największą, jakie można podjąć w życiu. Przez ulicę kolejny raz oszukać przeznaczenie 12 Chiny. Grześku nawet już to nie robi żadnego wrażenia, taki twardziel. Chiny to duży kraj, który skupia 1357 miliardów ludzi. Jest to przeogromna populacja, która musi funkcjonować, czyli jeść, spać, pracować. W tym momencie wchodzi w grę kreatywność. Chińczycy potrafią wynaleźć sobie fach i pracować na ulicy, na przykład jako pucybut, bez zbędnych formalności. Żeby było ciekawiej, średnia wieku w Chinach w 2012 roku wynosiła 75 lat i 2 miesiące, a w Polsce dla porównania 76,8, czyli niewielka różnica.
A tutaj mamy kolejeczkę do najtańszego punktu gastronomicznego gdzieś na lokalnej dzielnicy. A tutaj pan na przykład sprzedaje zahibernowany bukiet kwiatów. Coś pięknego? I pytanie tylko zasadnicze, czy nie robi Grzegorza Wała? Kolejny z wybitnych interesów ulicznych w Chinach. Sprzedaż świerszczy. Po co oni kupują i po co tak naprawdę sprzedają te świerszcze? A więc świerszcz jest po to kupowany, aby sprawił troszkę przyjemności dla ucha. Stał się taką atrakcją, namiastką natury w wielkim mieście.
Jesteśmy na obrzeżach i ta część miasta, Xi'an, wydaje się, jakby ludzie tutaj wymarli, ponieważ wszędzie budynki są opuszczone, są w budowie. Wszędzie naokoło budują wieżowce i nie ma tutaj ludzi. Znaczy schodzą ludzie, ale nikt nie mieszka. I wydaje się to tak, jakby tutaj wywaliła bomba atomowa. Sklepów też nie ma. Dziwne uczucie. A jeszcze charakteru dodaje smog, który unosi się nad miastem. O, teraz bym czterech ochroniarzy zamiast dwóch. Świetnie. Robota się robi. Na pewno potrzeba pasażerów. Typek podjechał na awaryjnych stanów. Jak łapiemy z Grześkiem, stryknął nam fotę, a nawet seryjkę fot. Stoi sobie tutaj na awaryjnych i czeka. No a my łapiemy dalej. Autostrada, autostrada. Jest dobrze! Jesteśmy w Huaiyan. Doszliśmy już do centrum. Teraz idziemy do Parku Narodowego. Smog jest niesamowicie duży. W ogóle Chiny to przychodzą same siebie z tym smogiem. I najlepsze jest to, że tutaj jest rondo, a na tym rondzie jest duży kwiat lotosu. Jak widać. A tam za smogiem, nie wiem czy tutaj widać, są potężne góry. Tutaj też. Jakie bydlacze, po prostu szok. Nie, kumpel? Kumpel też mówi, że też duże. Po prostu niesamowita sprawa. Tutaj chłopaki mówią, że coś warto kupić. Czy warto, czy nie warto? Tak, czy warto nie... kupić? Nie wiem, czy warto. Dziękuję. Skarpetki, rękawiczki do spinania się. Nie, nie warto. Nie warto kupić, bo bez rękawiczek będziemy strzałem się wspinać. Szefie, a może byśmy jeszcze tak coś wyrąbali na ciepło? No. Popatrz, jak ładnie wyrosło nam całe miasteczko żył, tak? A tutaj właśnie... Tutaj obstawiam, że wszystko to jest napis jadalnie. Kombinowanie. Jak tu wejść do parku? Nasz wybór padł na zachodnią bramę, która jest ponad 3 km stąd. Idziemy. Co będzie, to będzie. Los pokaże. Szczerze powiedzieć, że nie idziemy w ciemno. Mieliśmy forpocztę, która wcześniej sprawdziła teren. Tak. Której w miarę ufamy. Ziomeczek z Włoch. Też wojownik, który dał cynk. No ale zobaczymy, zweryfikujemy, czy rzeczywiście tak jest, a nie inaczej. Siedzimy właśnie z Grześkiem na miejscówce tak pięknej, że nie potrafię tego za bardzo opisać słowami. Jesteśmy pomiędzy górami, w jakiejś świątyni, którą przejęliśmy. Jest tak pięknie. Tam się świecą światła. Coś niesamowitego. Nie do opisania. Jak z bajki. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. By w kolejną sobotę o 18 nagiąć prawą i ruszyć o 3 nad ranem przez ogrodzenie, rzekę i góry, by obejść bramki biletowe do parku. A wszystko dlatego, że sławne chińskie atrakcje są bardzo drogie. Jak myślisz, czy powiedzie się nasza misja? Wróć sprawdzić. A tymczasem zostaw łapkę, komentarz i suba. Cześć!